się na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z takim fajnym pomysłem. Mianowicie chcę Wam przemycić już troszeczkę takiego jesiennego klimatu. Zrobimy coś, co bardzo kojarzy mi się właśnie z jesienią. Jesień, wiosna, to są takie moje ulubione pory roku, więc nie mogę się doczekać tej jesieni. Dlatego stwierdziłam, że przygotuję dynię. Przygotuję krem z dyni, jedno z takich kultowych, myślę, jesiennych potraw, które muszą się koniecznie pojawić u mnie w mojej kuchni, więc co, nie przedłużam i zapraszam do oglądania dalej. Więc tak, ja wszystkie składniki mam już przygotowane, więc będę Wam teraz je prezentować. Oczywiście, jeżeli chodzi o zupę z dyni, no to potrzebować będziemy dyni. Ja mam tutaj tradycyjną, zwyczajną dynię, więc też ją wykorzystam. Oczywiście z całej dyni nie zrobię zupy, nawet chyba nie mam takiego wielkiego gara, żeby tyle nagotować, więc myślę, że tak z połowę wykorzystam. Później Wam podam dokładną gramaturę. Jak ją przetnę, zważę, to okaże się, ile tak mniej więcej na oko. Postaram się to przekalkulować, ile wyjdzie mi na moją ilość, którą pomieści mój garnek. Jeżeli macie jakąś inną dynię, też może być oczywiście. Najlepiej tutaj sprawdzi się dynia Hokkaido. One są praktycznie dostępne we wszystkich sklepach. Zaraz się zacznie na nie sezon, więc z pewnością dostaniecie je też w przystępnych cenach. Poza dynią potrzebować będziemy trzech takich średniej wielkości ziemniaczków. Ja tutaj mam młode jeszcze ziemniaczki. Czterech ząbków czosnku, jednej cebulki, pół szklanki mleka, jedną szklankę bulionu. Do tego będziemy potrzebować sporo przypraw, więc wykorzystamy tutaj dwa liście laurowe, szczyptę gałki muszkatołowej, sporo kurkumy, myślę, że taką jedną łyżeczkę sypniemy, paprykę ostro mieloną, także tutaj sypnę łyżeczkę, lubię ostre potrawy, więc ja tutaj tego szczędzić nie będę, oczywiście Wy doprawiacie według własnego uznania, oczywiście sól, pieprz także. Teraz przykrajamy sobie tą moją dynię na pół. Następnie z tej mojej dyni wyżłobuję cały środek. Środek mamy już usunięty. Będziemy przechodzić do najgorszej części, myślę, wykonywania tej zupy, czyli do krojenia i obierania jej z tej grubszej skórki. Skóra jest dosyć twarda, więc trochę nam to zajmie, ale myślę, że damy radę. Pamiętajcie, jeżeli będziecie robić zupę z dyni Hokkaido, to nie trzeba jej obierać, możecie od razu przechodzić do krojenia. Ok, i po obraniu mojej połowy dyni stwierdziłam, że troszeczkę dużo tego wyszło, więc z tych czterech ćwiartek z tej połowy wykorzystam tylko 3, czyli około tak 2,5 kg. Przechodzę do krojenia. W tej kolejności przechodzę do obrania moich czterech ząbków czosnku. No i będę kroić, tak samo będę kroić cebulkę. W trakcie krojenia skończyła mi się pamięć, więc teraz tak dopowiem. Tutaj kroimy tą cebulę i czosnek byle jak, ponieważ zaraz będziemy to podsmażać, a później dorzucać już do zupy, którą ostatecznie będziemy blendować, więc nie ma tutaj to większego znaczenia. Więc co, przechodzimy do podsmażania. Podsmażamy tak, aż delikatnie zacznie się szklić. Ok, kiedy moja cebulka delikatnie się zaszkliła, ja przechodzę do nastawienia jeszcze jednej patelni, ponieważ mam dyni, którą chcę teraz delikatnie podsmażyć, więc uruchamiam sobie drugi palnik. Dolewam troszeczkę tłuszczyku, dosłownie odrobinkę.
i całą moją michę pokrojonej dyni będę przerzucać na patelnię i podsmażać tak myślę, że przez około 6-7 minut. Ja w międzyczasie, kiedy moja dynia się podsmaża, przejdę do oskrobania moich trzech ziemniaczków, następnie je delikatnie pokroję. Przechodzę do nastawienia 1,5 litry wody i będę tutaj dorzucać od razu już ziemniaka. I dwa liście laurowe. I będę tak chwileczkę czekać, aż woda zacznie się gotować. Gdy moja woda zaczyna już delikatnie wrzeć, ja przechodzę do przesypywania. Ja tutaj chwileczkę odczekam, aż woda odparuje, następnie przykryję i będę gotować tak przez jakieś 15-20 minut, aż cała dynia się tutaj połączy, ziemniaczki się gotują, dynia także, bo tutaj nie wszystkie elementy się fajnie podsmażyły, więc będzie na to teraz czas. Więc co, czekam, aż odparuje, żeby po przykryciu mi za bardzo nie pryskała. Gdy moja dynia już jest mięciutka, ja przechodzę tutaj do dorzucenia kolejnych składników, więc zacznę od soli, więc daję łyżkę soli. Myślę, że spokojnie z łyżkę, później będę próbować ewentualnie doprawiać. Sporą łyżeczkę kurkumy. Szczyptę, dosłownie gałki muszkatałowej. Pół łyżeczki ostrej, mielonej papryki. I tak myślę, że jeszcze z pół łyżeczki pieprzu. I mieszamy. Jeżeli macie też świeży imbir, to warto odrobinkę go tutaj zetrzeć i dorzucić. Nada to bardziej takiego wyrazistego smaku, zapachu. Ja niestety nie mam, natomiast warto dodać. Będzie zdrowsze i fajniejsze. Następnie wlewamy nasz bulion. Mieszamy i będziemy tak gotować przez kolejne 15 minut. Moja zupa już naprawdę pięknie wygląda. Taki mocno intensywny żółto-pomarańczowy kolor jest. Więc to, teraz zanim przejdę do blendowania, wyciągnę sobie te moje liście laurowe. Miałam ich dwa, więc szukam szybko następnego. Ok, więc teraz co, przechodzę do blendowania mojej zupy. Przyznam, że kolor jest naprawdę niesamowity. Mam wrażenie, że w realu jest on bardziej intensywny. W aparacie jest on jednak odrobinkę taki bardziej brązowy. Nie wiem, spróbuję. Przez pierwsze sekundy widać ten intensywny żółty kolor, później gdzieś on zanika. Będę inwestować w fajną lampę, więc może wtedy na moich filmach gdzieś te kolory będą ładniejsze. Okej, więc co? Zblendowałam moją zupkę dokładnie. Teraz ją nastawiam z powrotem jeszcze na chwileczkę. No i będę dorzucała resztę składników, a w sumie to został nam tylko jeden. Więc do naszej zupki dolewamy te pół szklanki mleka. Mieszamy. Doprowadzamy do zagotowania. I to jest też ten moment, kiedy możecie spróbować i zweryfikować, czy nie trzeba jeszcze troszeczkę soli, pieprzu. Ja już tutaj spróbuję. Jest idealna, ale dorzucę jeszcze jednak tej szczypty pieprzu. Moja piękna zupka już jest gotowa, więc ją wyłączam. I co? I przechodzę do nalewania. Moja zupka już jest gotowa. W całym domu unosi się taki aromat. Czuję się tak cozy. Więc co, będziemy testować? Będziemy testować na żywo. Więc co, lecimy. Naprawdę świetna. Taka
orzeźwiająca jednocześnie, bo ma mocny, pikantny smak dzięki właśnie tej papryce, ale dzięki odrobinie mleczka zyskała ona takiego bardziej aksamitnego wydźwięku, że tak to nazwę. Więc co, no polecam gorąco. Możecie podawać ją tutaj również z na przykład pestkami dyni, czy też pestkami słonecznika, delikatnie je podprażyć, posypać też będzie wyborne, albo jeszcze polać odrobiną oliwy, albo grzanki. Grzanki też się świetnie sprawdzą, bądź jakiekolwiek pieczywo i będzie świetne. Naprawdę polecam. Smacznego.